idzie pani do polityki? Czy właśnie? No bo wy jesteście taką partią protestu. Tak, wie pan co, chcielibyśmy właśnie zmienić to, zmienić ten układ polityczny, który teraz jest, żeby obywatele mieli większy wpływ na to, co dzieje się na władzę, żebyśmy mogli dojść do głosu. Tutaj właśnie my jako przedstawiciele jesteśmy właśnie z różnych zawodów, z różnych środowisk, no i chcielibyśmy zmienić konstytucję. Przede wszystkim zmienić ordynację wyborczą, żeby wprowadzić JOW-y, żeby właśnie taki kandydat był rozliczany później przez społeczeństwo. Chcielibyśmy także, żeby referenda były obligatoryjne. Chcielibyśmy ogólnie zmienić to, żeby obywatel miał większy wpływ na władzę. No właśnie, Paweł Kukiz, jak sam o sobie mówi, jest takim zawiedzionym wyborcą Platformy, a pani? Do tej pory nie uczestniczyła pani w polityce, czy to pierwsze takie jakieś zetknięcie, pierwsza aktywność może taka właśnie społeczna w quasi polityce, no bo wy mówicie, że to nie jest polityczne, że to jest taki ruch społeczny. Tak, wie pan co, to jest moja pierwsza właśnie, moja działalność polityczna. Do tej pory właśnie nie podobało mi się w polityce to, że taki poseł, dostając się tam do góry, wiadomo, obiecywał, były obietnice, to co chcą zrobić, a później społeczeństwo nie miało już na to wpływu, nie rozliczało go. Teraz bym chciała właśnie to zmienić w ten sposób, że będzie możliwość rozliczenia tego posła, będą wprowadzone mechanizmy, które dadzą. Czyli była pani takim biernym, powiedzmy, uczestnikiem tych wyborów? Uczestniczyła pani w wyborach, głosowała? W wyborach? Nie. To jest moje pierwsze doświadczenie polityczne. Znaczy polityczne, no bardziej właśnie, nie chcemy, żeby to była polityka. Co dla Grudziądza taki poseł, zakładając, że już byłby tajowy, mógłby zrobić? Co pani by przede wszystkim, o to pytam dokładnie, co pani by chciała może zrobić, gdyby miała takie możliwości? No dla naszego miasta no, jest wiele rzeczy do poprawienia. Przede wszystkim po pierwsze, co bym zrobiła, to bym wysłuchała mieszkańców. Bym wysłuchała mieszkańców, co by proponowali, co by chcieli głównie, żeby w naszym mieście zrobić, jaki wpływ właśnie takich mechanizmów w rządzie, takich krajowych, można by wykorzystać tutaj dla miasta naszego.